I niestety nadszedł dzień wyjazdu mojej mamy. Za godzinkę moja mama już wyjeżdża, ale jeszcze przed nami wspólne śniadanko ostatnie, wspólna herbata ostatnia i już zawieziemy moją mamę na dworzec i będzie wracała. A my dzisiaj sobie zajedziemy może do IKEA, ale jeszcze nie jestem pewna. I na pewno jeszcze musimy zajechać dla Zoe po kosteczki. Ona je tylko i wyłącznie z jelenia, ze skóry jelenia, ponieważ takie najbardziej odpowiadają. No i po nich akurat czuję się dobrze. Dzisiaj taki, wiecie, spadek energii, ponieważ mama opuszcza nas. Tak fajnie było przez te kilka dni, wspólnie, razem, ale niebawem już widzimy się znowu. A tutaj Jacek szykuje swoją specjalność, czyli jajecznicę. Jacek dzisiaj też z samego rana wstał, pojechał po świeże pieczywko i zobaczcie, co nam kupił. Bułkę w kształcie serca. No jaki słodziak z niego. Mamunia już nas niestety opuszcza, zaraz będziemy jechali ją odwieźć na dworzec. Szkoda, co? O, smutno się zawsze tak robi, jak tak, się wyjeżdża, tak, smutno nie? Zawsze, nie? O, smutno. Ale cóż, mówiłam, że za niedługo już się znowu widzimy, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Mama mówiła, że jeszcze miesiąc by się przydał. Ty przyjedziesz do mnie, nie? Ja przyjadę. Co? Mama mówiła, że jeszcze miesiąc by się przydał. A jeszcze miesiąc u nas. Jeszcze tak do niedzieli to jeszcze tak z kilka dni, nie? No, dokładnie. Mam urlop, ale mi trochę szkoda. Zostaw na następny raz. Do końca roku jest pewnie jeszcze trochę czasu, więc sobie zostawię, nie? Także kochani, my się żegnamy już z mamą, ale niebawem zobaczycie ponownie naszego wspólnego vloga. Buziaki! Buziaki, pa pa! Co się dzieje? Przyszedł dzień, kiedy jadę do stomatologa i mam leczenie kanałowe dwójki. Wrzucam to nagranie tutaj dla motywacji dla Was, żebyście dziewczyny były bardziej odważne, żebyście dbały o swoje zęby, a ja zaczynam o nie dbać właśnie z dniem dzisiejszym, także mocno trzymajcie kciuki, bo czuję, że będzie bolało, chociaż mogę się mylić. Bo twój cierpi chyba na tym wszystkim, co? No, chyba tak. No nic, uciekamy. Pogoda, spokój. A ja idę zęba robić, słuchajcie, po co mi to? Nie, no dobrze, cieszę się po prostu, że się odważyłam i w ogóle, że podjęłam te kroki. Dam znać Wam po jakie odczucia, czy bolało, jak ogólnie było. Jak będzie, dawno nie miałam w ogóle leczenia kanałowego, nawet nie pamiętam, czy to boli, czy to nie boli, ale wydaje mi się, że to są takie metody, że leczenie nie boli. Ja słuchajcie, jestem troszkę znieczulona, więc wyglądam jak wyglądam. Miałam dzisiaj leczenie kanałowe i powiem szczerze, że naprawdę to było coś wspaniałego. Zrelaksowałam się, nic mnie nie bolało, także jestem w szoku. Jak by pani doktor oceniła stan zębów, tak szczerze? Stan zębów jest bardzo dobry. Tutaj przez przypadek przyszła pani, żeby zdiagnozować się w kierunku leczenia ortodontycznego, bo chcę tutaj wyrównać zęby, przygotować się do ewentualnie jakichś zabiegów stomatologii estetycznej, typu bonding, licówki. A przez tak zwany przypadek wyszło, że mamy martwą dwójkę i musiałyśmy ten ząb przeleczyć kanałowo. Ale sobie wszystko wyszło bardzo szybko, sprawnie, bezboleśnie, także warto robić po prostu prześwietlenia, warto od czasu do czasu sprawdzać swoje zęby, bo tak jak u pani całkowicie bezobjawowo ząb był niebolesny, a na takim okresowym badaniu rentgenowskim okazało się, że jest zmiana powierzchniowa, ząb obumarł i trzeba leczyć kanałowo. A potem, jeżeli tego nie zrobimy, to najczęściej gdzieś na stołowie, na jakichś wyjazdach zagranicznych, wakacjach, jak zaczyna się robić ciepło, wtedy te bakterie się uruchamiają i mogą nam popsuć różne rodzaje wyjazdy wakacyjne, więc zachęcam do tego, żeby od czasu do czasu sprawdzać i po prostu się prześwietlać, pomimo tego, że nic nie boli. Bo to, że nic nie boli, to nie znaczy, że wszystko jest ok. Tak, dokładnie. I w grudniu, słuchajcie, już się tutaj podejmuję. Będę miała zakładany aparat na zęby, także działamy w stronę piękniejszego uśmiechu. Jeszcze miałabym do pani jedno pytanie, ponieważ tutaj otrzymaliśmy ostatnio komentarz na temat zębów i może ja go przeczytam. Dobrze, poszukaj informacji.
informacji na temat zębów, aby leczenie że leczenie kanałowe to trupy w buzi. Nie powinno się leczyć kanałowo. Przeczytaj, który ząb za jaką chorobą w organizmie odpowiada. Parę lat temu dziękowałam za uratowanie zębów, a dziś wiem, jak nam niszczą zęby. Czy mogę Pani wiedzieć, co organizm, to jest? Jakoś tak. Tak, dlatego na czym polega leczenie kanałowe? Leczenie kanałowe polega na odnerwieniu zęba i usunięciu z niego jakby wszystkich żywych części, tak? Czyli usuwamy naczynia, nerwy i ząb zostaje de facto pusty. I owszem, zgadzam się tutaj z internautką, że jest to jak gdyby martwa część w żywym organizmie. A dlaczego leczymy kanałowo zęby? Leczymy kanałowo dlatego, że są na przykład właśnie obumierają, są siedliskiem bakterii albo bolą nas po prostu, tak? I leczenie kanałowe to jest odnerwienie zęba. I jest to alternatywa do usunięcia zęba. Mhm. Czyli jak dzisiaj Pani przyszła do mnie z tą dwójką i zobaczyłyśmy, że to jest martwy ząb, no to gdybyśmy nie zrobiły tego leczenia kanałowego, no to alternatywą mamy usunięcie dwójki. Widzicie? Ale oczywiście bez dwójki można żyć, prawda? Z czym się zgodzę, to z tym, że nie powinniśmy w organizmie hodować stanów zapalnych. Mhm. Czyli w momencie, kiedy nawet mamy zęby przeleczone kanałowo, tak jak dzisiaj Pani powiedziałam, że za 3 miesiące sprawdzamy to, tak? Czy jest zmiana, czy wszystko jest ok, czy ta zmiana się zresorbowała, czy organizm sobie z tym poradził. Jeżeli zmiana się zresorbuje i nie będzie żadnych efektów stanu zapalnego, tak? Czyli nie będzie żadnej zmiany powierzchowkowej, która byłaby widoczna na zdjęciu rentgenowskim, to wtedy możemy powiedzieć, że taki ząb jest ok. Ale jeżeli będzie zmiana, albo jeżeli ta zmiana wystąpi za kilka lat, to wtedy musimy się przyjrzeć z powrotem jak gdyby temu zębowi i zastanowić się, czy chcemy go usunąć i wtedy trzeba będzie go usunąć, tak? Jeżeli ta zmiana się będzie utrzymywała, nie będzie chciała jak gdyby zejść, to wtedy musimy go usunąć. Ale ząb prawidłowo przeleczony kanałowo, który nie jest przyczyną stanu zapalnego, może spokojnie w jamie ustnej być, tak? A jeżeli mamy ząb leczony kanałowo, który jest przyczyną stanu zapalnego, to wtedy takie zęby rzeczywiście usuwamy. Nie leczymy ich 10 razy powtórnie kanałowo, tylko jeżeli raz można przeleczyć powtórnie kanałowo, szczególnie zęby, które były leczone gdzieś tam x lat temu, gdzie nie mieliśmy dostępu do mikroskopów, nie było takich dobrych urządzeń, tak? Więc można, jeżeli jest zmiana okołowierzchołkowa, no to możemy taki ząb przeleczyć kanałowo. Ale jeżeli to nie daje efektu w postaci ustąpienia stanu zapalnego czy zmiany okołowierzchołkowej, to wtedy rzeczywiście taki ząb trzeba usunąć. Jasne, rozumiem. Także kochani, mamy nadzieję, że rozwialiśmy Wasze wątpliwości. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. Dzień. Na obiad. Dzisiaj taka sałateczka. Jakoś wiecie co, nie miałam ochoty na mięso, więc zrobiłam sobie, a raczej wzięłam dwie takie sałatki z cateringu, więc dzięki catering, że jesteście. Dzięki Wam. Naprawdę ostatnio jem zdecydowanie zdrowiej. Dzień dobry kochani, w sobotę. Ja włączyłam sobie o poranku tutaj jakiś, wiecie, przygodowy film na TVN7 o psiakach. A u góry możecie też w tle słyszeć, jak Jacek już biega. A jest chyba przed godziną 8. Zoe już tutaj jakieś zabawy sobie urządza, tak? Kawa za mną, teraz pora na szklankę wody i może pokażę Wam, jakie jedzonko dzisiaj do nas przyszło, bo jak wiecie, albo i nie wiecie, mamy właśnie catering. Za chwilkę Wam pokażę, co dokładnie, jakie posiłki znajdują się właśnie w tej torbie. My razem z Jackiem przeszliśmy na dietę od Biketo i szczerze mówiąc, to jest nasza taka pierwsza dieta bycia keto, ponieważ wcześniej nie mieliśmy możliwości. I może tak pokrótce pokażę Wam, co tutaj dzisiaj mamy. To jest akurat dieta Jacka. Jacek ma 2500 kalorii. Tak wygląda jego śniadanie. Mamy 4 posiłki dziennie. Drugie śniadanie też naprawdę apetycznie ta sałatka wygląda. Za nami już jest, słuchajcie, 2 tygodnie diety. Obiadek. Jakiś czas temu moja mama właśnie u nas była, w zasadzie to kilka dni temu i powiem szczerze, że w tym okresie, kiedy moja mama była, no to faktycznie ta dieta lekko zachwiana była. Część posiłków odwołałam, część zostawiłam, a to z tego względu, że ja bardzo nie lubię, kiedy to jedzenie się marnuje, ale teraz, kiedy już moja mama pojechała, to wracamy na 100% do tej diety. Tutaj natomiast jest moja dieta, ja wybrałam wariant 1500 kalorii i oczywiście Jacka i moja dieta jest dietą z wyborem menu. Tutaj mamy jajecznicę dzisiaj na śniadanie i zaraz sobie ją zrobię.
Na obiad mamy pulpety drobiowe. Bardzo, bardzo lubię, bo już kiedyś takie pulpeciki były w tej diecie. Budyń kokosowy. I na koniec mamy, co my mamy? Pasta z tuńczyka z chlebem z ziarem. Z chlebem z ziarem, przepraszam. Także takie pyszności właśnie czekały na nas dzisiaj. Ja zabieram się za szykowanie śniadanka, a Wam, kochani, życzę miłego dzianka. Ja za chwilkę przekładam sobie jajecznicę na patelnię, a ja mam dla Was kod rabatowy, z którym będziecie mieli aż minus 10% na hasło Klaudia i Jacek. Macie możliwość przetestowania każdej diety, nawet diety z wyborem menu, tak jak my. Także, kochani, jeżeli macie ochotę przejść na dietę keto, nie mieliście wcześniej takiej możliwości, a jesteście ciekawi tej diety, jak Wasz organizm będzie się czuł, to macie taką możliwość spróbowania. Ja już jestem ubrana, wyciągnęłam sobie taką a la kurteczkę z szafy, także to oznacza jedno, że już jest na dworze chłodniej, niestety. A w tle widzicie oczywiście ciuchy, dajcie znać, czy jak macie taką balustradę, czy schody, czy też zostawiacie zawsze gdzieś tam swoje rzeczy. Muszę to zaraz schować do szafy. Zaraz uciekamy do fryzjera. Tak, jedziemy do fryzjera na kolejną przemianę moich włosów. Już troszkę się zregenerowały, są mocniejsze, naprawdę. Dbam bardzo o pielęgnację tych włosów. Chciałam je przygotować, a na co to zobaczycie. Ja zabieram Was razem ze mną, a Wy chodźcie. Rozmawiamy sobie właśnie tak z Agnieszką, fryzjera. Co tutaj działa z moimi włosami? Nie mówiłam Wam tego wcześniej, ale powracam do blondu, jednak do blondu włosów. Niemożliwe, naprawdę. No i zobaczymy, ile wizyt nam to zajmie, żeby uzyskać ten piękny wąt, który chcę, a przy tym, żeby za mocno nie zniszczyć włosów, oczywiście jak już wyjdę od fryzjera, będziemy dalej dbali o pielęgnację włosów, o suplementację itd., itd. No ale wiecie, jak to jest z mamy, z dziewczynami, po prostu zachciało się blondu, tak nie ma, zmiłuj się i to włosy, zęby, a potem co będzie? Jeszcze czekamy, a za chwilę idę na myjkę, zmywamy i zobaczymy, co to z tego wyszło. Ciekawa jestem. Nie tam na kawę, ale jestem ciekawa, czy mi się to wyszłyśmy na taki odcień. Za niedługo następna wizyta, ale oczywiście trzeba zrobić przerwę włosom, żeby sobie odpoczęły, żeby się zregenerowały. No Agnieszka mówi, że minimum święta byłoby fajnie, ale oczywiście jeżeli będę się trochę źle z nimi czuła, to bym przyszła trochę wcześniej, więc ja myślę, Agnieszko, że zobaczymy się w listopadzie na początku. Obróć się. Tak. No ładnie wygląda. Już się lepiej czuję, serio, bo jest jakoś tak mi jaśniej tutaj, taka promienna twarz. Ciekawa tak. Na ile, nie? Ciekawa na ile. Nagrywam teraz scenę z aparatu, ponieważ przed chwilą zapytałam się Jacka, co jemy na obiad. Oczywiście no mamy catering, wy dobrze o tym wiecie, a Jacek taką głupią minę zrobił. Ja się pytam, jadłeś coś? On mówi, nie, nic nie zjadłem, ale coś nagrałem. I ja mam tutaj aparat i zaraz sobie razem sprawdzimy, co tam Jacek zjadł. Poczekajcie chwilę, bo muszę... Co? No, także Jacek sobie zjadł kebaba. A w domu jest catering. I co tu na to? To było silniejsze ode mnie dzisiaj. To było silniejsze od Jacka. Wybaczamy mu? Wybaczamy mu. A ja dzisiaj się trzymałam, słuchajcie, i zaraz to sobie właśnie odgrzeję z cateringu. Nieładnie, nieładnie. To są moje nowe włosy. Słuchajcie, wraca stara Klaudia. Oczywiście jednak blond to blond. Nie to, żebym się, wiecie, jakby mocno źle czuła w brązach, ale jednak uważam, że moja uroda jest typowo dla blondynki.
Teraz skupię się dużo, dużo mocniej na pielęgnacji włosów. Już zamówiłam sobie produkty, żeby wspomóc, żeby zabezpieczyć je w jakiś sposób. I słuchajcie, no niedługo znowu się będę widziała z Agnieszką i będziemy działały. Cieszę się, że Agnieszka jest takim fryzjerem, który nie zrobi Wam ciemnych włosów od razu na jednej wizycie pięknego blondu, bo rzecz jasna, że mogłyby się spalić, a raczej w moim przypadku na pewno by się spaliły. Także działamy tutaj stopniowo, mniej inwazyjnie, tak? No i oczywiście muszę teraz mocno, mocno zadbać o pielęgnację włosów. Kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga, a my już słyszymy się w następnym. Buziaki!